Hej, jest właśnie 5:20 i ja już nie śpię od jakiejś godziny. Nie mogę w ogóle spać przez ostatnie dni, nic a nic. Jestem w domu, co prawda. I poszłam spać po północy. Spałam niecałe 4 godziny i teraz jadę do Krakowa, gdzie czeka mnie niesamowity dzień. I w sumie to jest mój przedostatni dzień w akademiku, ponieważ jutro się z niego wyprowadzam, już tak oficjalnie. I w miesiącu czerwcu już będę dojeżdżała z domu do Krakowa na studia, bo stwierdziłam, że tak mi się bardziej opłaca i w sumie, no tak po prostu stwierdziłam, że tak będzie dla mnie wygodniej, łatwiej i przyjemniej. A dzisiaj mam zajęcia, a wieczorem mam galę z bankietem i podczas gali zostałam wybrana, że będę udawać kwiaty, na scenie muszą być, więc powinnam w miarę ładnie wyglądać, powinnam być w miarę wyspana i w miarę ogarniać rzeczywistość w dniu dzisiejszym. Nic z tych rzeczy dzisiaj nie robię. Nic, a nic totalnie. Jak jeszcze teraz ogarniam rzeczywistość, tak wiem, że za 2 godziny, jak dotrę do Krakowa, to już nic nie będę ogarniać. Zresztą widać to po moich podkówkach, że będzie dzisiaj źle. Bardzo, ale to bardzo źle. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba dzisiejszy dzień, dzisiejszy vlog, moje życie. I do zobaczenia już pewnie w Krakowie. A tutaj jest moje drugie śniadanie na uczelni, w sumie pierwsze śniadanie, ale ci. I tu sobie wszystko przepakuję do pudełeczka pięknie, ślicznie. A tu mam herbatę, w sumie końcówkę herbaty już. Pakuję to i jadę na uczelnię. Powiem krótko, uwielbiam taką pogodę. Pada deszcz. Nie, po prostu mam dość tego deszczu. Mam go serdecznie, to serdecznie dosyć. Dobrze, że nie jestem już w domu sama i nie muszę się o niego przejmować, martwić, myśleć, bo wcześniej jak byłam sama przez cały tydzień i mi tak padało, było źle, było ciężko. A teraz mogę spokojnie jechać do Krakowa na zajęcia, nie myśleć, co zastanę albo czego nie zastanę w domu, bo w ogródku. Dobra, ja lecę, bo później będę stać w korkach. Już i tak mogłam sobie wyjechać pół godziny temu. Moska stałam wcześniej, ale nie chciało mi się. Chciałam posiedzieć i poglądać Instastory. Takie true, taka rzeczywistość. No ale jesteśmy tylko ludźmi. A tak to jak gdyby nie ta gala wieczorem, to bym nie jechała dzisiaj w ogóle do Krakowa. Bo nie muszę, znaczy muszę, ale tak sobie wypracowałam w pierwszym semestrze, że teraz, znaczy nie w pierwszym, w drugim semestrze na początku, teraz za mnie obecności, które mogę wykorzystać oprócz WF-u. To nieważne, to się nadrobi. Dobra, ja lecę, bo odganiam. O, pada deszcz. Nie mogę jechać szybko. Świetnie. Z ostatniej mojej podróży do akademika tą windą, znaczy do mojego pokoju, który już jutro nie będzie mój o tej porze. Tutaj kupiłam jeszcze sobie jedzenie, bo jestem głodna, a już muszę jechać. Zobaczę za chwilę. To jest ogólnie takie bardzo dziwne, bo dopiero co to się wprowadzałam w październiku, w sumie pod koniec września, a już jest 29 maj i w dniu jutrzejszym, 30 maja, wyprowadzam się z akademika. To jest coś po prostu jeden wielki szok dla mnie, że ten rok tak szybko minął, w tak zawrotnym tempie. To jest coś dla mnie strasznego, że nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło, bo wydarzyło się tyle niesamowitych rzeczy, tyle po prostu sytuacji było, że to jest nie do ogarnięcia dla mojego umysłu. Jak ja się sama rozwinęłam, jak ja się zmieniłam, a zarazem jak pozostałam sobą. Po prostu to jest coś niesamowitego. I ten czas akademiku tutaj tak dużo pokazał mi mnie, jakie mam trudności, z czym mam trudności, z czym nie mam trudności, że to jest kolejna nauka, jedna wielka lekcja dla mnie. Bardzo się cieszę, że wybrałam akademię w tym roku, bo to było moje marzenie. W drugim roku też będę chciała przez pierwszy semestr być w akademiku w Polsce. Drugi semestr będę chciała być w akademiku w Irlandii, ponieważ wylatuję na Erasmus do Irlandii na 4 miesiące, więc to będzie w ogóle coś genialnego, jeden wielki odlot. A dzisiaj będę się pakowała z mojego pokoju. Będę się z nim żegnała. Smutek. I z moją współlokatorką, z Kasią w Białorusi, też się dzisiaj będę żegnać, a dzisiaj czekamy galę, więc po prostu tyle różnych rzeczy się dzieje. Cały czas w kółko, w ogóle jestem mega, mega szczęśliwa. Po prostu to, co się wydarzyło, to jest coś niesamowitego. A dzisiaj wrócę z gali i muszę się spakować, poogarniać, posprzątać i jutro do 13 oddać kluczyki i jechać później do domu. I do Bielska na mecz, bo jestem wolontariuszką podczas Mistrzostw Świata U20, które są w Polsce, w Bielsku Białej.
I po prostu tyle rzeczy, co się dzieje. Jestem w jednym wielkim szoku. I już kończę pierwszy rok. Z takimi sukcesami. Dobra, ja lecę jeść, bo jestem już mega, ale to mega godna. Za chwilę wam pokażę, co kupiłam. Do jedzenia. Dzisiaj kupowałam. Ale ostatni raz zaszalejmy. Czemu nie? W ogóle jedna osoba z was poprosiła mnie o room, tu w sumie o room akademika całego, tour akademika, ale chyba tego nie mogę zrobić. Nie wiem do końca, jakie są przepisy, ale pokażę wam, jak wygląda mój pokój. Co prawda jest ten lekki syf, ale wyprowadzam się z niego, więc to już sama radość dla mnie. Więc wam pokazuję. Tutaj są drzwi, przez które wchodzimy. Jak wchodzimy po lewo, widzimy lodówkę, na której są rzeczy. Oczywiście lodówka to są miejsca, w których byłam teraz w trakcie właśnie tego roku szkolnego. Tutaj jest łóżko mojej splokatorki, która była pierwsza, która się wyprowadziła. I tutaj było ogólnie masa różnych splokatorek. To po prostu takie miejsce, gdzie wrzucamy wszystko, co chcemy. Tu mamy miejsce, gdzie gotujemy, gdzie przyrządzamy różne potrawy. To akurat są wszystkie rzeczy mojej splokatorki. Tutaj jest moja półka, akurat teraz taka, no. Tu są trzy wiszące, łóżko moje splokatorki, jej biurko, ale moja kurtka, parapet, półki, to tak to wygląda. Okej, pokażę wam szybko, co mam dzisiaj do jedzenia, co sobie kupiłam. Ogólnie to wygląda wszystko miszmasz, ale tak, tutaj mam sałatkę, w sumie nie wiem, jaką posłaką wzięłam, bo chciałam coś zdrowego, ale zdrowego. Tutaj mam ziemniaczki podpiekane, mam krokiecika z ruskim nadzieniem i tu mam pierogi z nadzieniem grzybowo-kapuścianym. Więc zabieram się za jedzenie, bo jestem mega głodna i w sumie jestem już troszkę spóźniona, ale nic się nie dzieje. Jem i lecę na galę. Do zobaczenia za chwilę. W sumie pierwszy raz jem krokietę z nadzieniem ruskim. Jest średni. Jest gorzej niż średni, ale jestem głodna, więc jem. I ja już lecę z powrotem. Dzisiaj jestem szoferem mojego przewodniczącego uniwersytetu. Taka fucha mi się przypisała. A tą kurtkę mam z wolontariatu i jest świetna. Uwielbiam ją, kocham ją. Zresztą buciki też. I pleteczek też. Lecę. Do zobaczenia później. Pa! I ostatni raz ten uczuć, kiedy jedziesz windą do góry, a nikt nie siada, a miałaś na dół. Końcówka tego uczucia. To się będzie powtarzało coraz rzadziej. W sumie już się może w ogóle nie wydarzyć. Bo skoro jutro się sobie wyprowadzam, smuteczek. Pierwsza tura rzeczy zaniesionym do auta, czyli coraz bliżej mojego wykwaterowania. W pokoju już mam prawie wszystko spakowane, 90% rzeczy. Moja spolokatorka siedzi i robi zadanie, więc tam nic do was się nie będę odzywała, ale współczuję jej, bo zostanie sama. Ma takie życie. A tutaj już zapakowałam właśnie dwa pierwsze pudełka, jeszcze zostało mi tam masa rzeczy. W sumie tutaj myślałam, że tego będzie więcej, a jakoś tak szybko mi wczoraj poszło, spakowałam się, raz, dwa, trzy. A teraz jeszcze lecę po śniadanie jakieś sobie kupić. Pierwsze tutaj kupuję się na śniadanie, bo nie mam nic, a chciałabym coś zjeść. Znaczy mam tam jedzenie, ale wiadomo, że to się coś czegoś innego zjeść, to czego się nie ma. Więc ja teraz lecę i do zobaczenia za chwilę. I w ogóle przeparkowałam auto i mam idealnie pod drzwiami. Dobrze, nie muszę teraz nosić tak daleko. Mam ciężkie rzeczy. Jestem sama. Mam jedzonko. Mam pierogi, naleśniki. Takie jest dzisiejsze moje śniadanie. Pierogi ruskie, naleśniki z jabłkiem i ze serem. Zobaczymy, czy będą dobre, czy nie, ale pachną pięknie. Znaczy pierogi są pyszne, a naleśniki już tutaj nie jadłam. Wyglądam źle. Takie życie. No i tak się prezentuje mój pokój w tej chwili. Pusty. Nic nie ma. I jestem spakowana. Mogę jechać do domku, tylko się wykwaterować i gotować. I tak oto kończy się moja przygoda z akademikiem. Deszcz mnie żegna. Ja ten domem płaczę. I teraz zaczynam już oficjalne wykwaterowanie z akademika. Szukam pani sprzątaczek, żeby zatwierdził mój pokój, że jest w porządku, że mogę go przyjąć. Tu mam rzeczy, które mam oddać i później idę oddać moją kartę mieszkańca. I nie wzięłam moich dokumentów tożsamości. Jeszcze przewrócić. Mam kartkę, to jest tutaj na jakiś podpis, że się podpisałam na mi autograf. I będzie wszystko gotowe. Prawie. Koniec mojej przygody akademikowej. Na ten rok szkolny. Akademicki. Bo już ten nas o studiach. Nie mogę się z moją spolokatorką pożegnać. Została sama. Będzie teraz smutno.
Będzie nudno jej. Trudno się mówi. A ja jadę do domu na wolontariat i dalej mieć zwariowane życie, takie jakie mam. No, ale akademik mi wiele rzeczy nauczył. Tego się cieszę i w sumie wykwaterowanie przebiegło w tempie błyskawicznym. W ciągu kilku minut. Raz, dwa, trzy. Już było po sprawie. Byłam aż zdziwiona, że to tak szybko poszło, że tak szybko wszystko załatwili, że nie byli w ogóle żadnych problemów, tylko okej, dobra, spoko. Możesz sobie jechać. Fajnie. Dobra, ja teraz lecę do domu, bo muszę być na wolontariacie za kilka godzin. Lecę do domu, rozpakować wszystkie rzeczy, coś zjeść, okąpać ją i lecimy. Do zobaczenia w domku już. Jeszcze krótki przystanek na stacji.